Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Jedziemy. Dawaj, Martina. Dawno, dawno temu, w dalekiej krainie, zwanej w Czeczeniu. Jedzenie w życiu Madiny zawsze troszkę ocierało się o głód. Kiedy była takie małe, to było takie marzenie, jakie no, tak pomyślała, chcę kończyć szkołę, pójść do, chodzić do takiej licei, takiej jak na lekarza. Jak u nas zaczęła się wojna, to ten możliwość już była koniec. Ja Madinę poznałam na akcji gotowania w Wegemałpie. Razem byłyśmy w kuchni, w ogóle nie byłyśmy w stanie się porozumieć, natomiast się do siebie uśmiechałyśmy co jakiś czas, podając sobie to nóż, to deskę do krojenia, to cebula chociażby. Madina ma dar widzenia rzeczy małych. Jechała z pewnym Czeczenem do Białegostoku i nagle na drodze zobaczyła parę gołębi. My mówimy, możesz zatrzymać na chwilę. I jak wyszli z samochodu, zobaczyli, że te gołębie są związane. Ktoś byłby inny, to mógłby pojechać i mógłby ich zabić po prostu. I wtedy postawili samochód na światłach awaryjnych i przez jakiś czas Madina uwalniała te ptaszki. Оторвали их от ниток и уж отпустили, тень голубяжи полетели. Задзвонила до мне, оповедяла том историю и оповедяла, что не ве, как люди могут таци быть. Мадина приехала до Польски и начала подпатривать, как живут польские кобеты, что те кобеты могут децидовать о себе, что те кобеты robią w życiu to, co lubią. Madina zaczęła odkrywać, co ona lubi. I odkryła, że uwielbia gotować. Tylko nie na rozkaz męża, to, co on chce, a to, na co akurat ma ochotę.